Cześć, witam Was bardzo serdecznie w tym filmie. Dzisiaj jedziemy na krótki wyjazd, więc chciałam Wam pokazać, co ze sobą zabieramy. Chciałam Wam pokazać właśnie, jak jesteśmy spakowani. Także jeżeli Was interesuje taki film, to zapraszam serdecznie do oglądania. Dzisiaj jedziemy na krótkie wakacje, więc chciałam Wam pokazać, co zabieramy ze sobą, co pakuję dla moich dzieci i też jak jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o pielęgnację. Może zacznijmy właśnie od tej strony. Zabieramy jedne chusteczki nawilżające, drugie chusteczki również nawilżające, ale są one antybakteryjne, nowe szczoteczki i pastę. W sumie ona akurat już jest taka w połowie, także na pewno nam wystarczy. Biorę też taki szampon i żel, ale to używam jako szampon z firmy HIP i żel do mycia ciała z firmy Avino. Jeszcze coś, co zabieramy ze sobą i chciałam Wam pokazać, to jest paracetamol, czyli lek przeciwbólowy. Jeżeli któreś dziecko będzie miało gorączkę albo właśnie będzie go coś bolało, to chcę mieć przy sobie właśnie paracetamol na wszelki wypadek, a w szczególności w nocy, bo o ile w ciągu dnia nie ma problemu, tam gdzie jedziemy też jest sklep i są sklepy na miejscu, czy też w pobliżu, ale jeżeli w trakcie, w ciągu nocy coś się wydarzy, czy też przydarzy, to wolę mieć przy sobie niż ewentualnie jeździć później bardzo daleko, żeby znaleźć jakąś aptekę, która jest czy na całą dobę. Krem na zimę, to jest taki dość ciężki krem na buzię, bo będzie zimno, także w sumie zabieramy grube rzeczy i dość dużo rzeczy tych zabieramy. Jeżeli chodzi o bieliznę, bardzo lubię tą Snacks dla dzieci i tutaj też mam kilka pral z motywem Bluey. Grube skarpetki, takie dość ciepłe, dwie pary Rajstop, taki zestaw w sumie nowych skarpetek, one są w sumie cieńsze, mam nadzieję, że dadzą radę, t-shirty i bluzki z długim rękawem, w sumie tak ze cztery bluzki z długim rękawem, kilka par, chyba pięć par mam tutaj t-shirtów. W związku z tym, że tam będzie basen, dość duży basen, więc mamy zamiar często tam przebywać. Mam tutaj dwa stroje kąpielowe z firmy Next z motywem superbohaterów. Jeden strój to jest Batman, a drugi strój kąpielowy to jest motyw Spidermana. Do tego też mamy taką kamizelkę do pływania i mamy też skrzydełka, ale myślę, że ta kamizelka nam w zupełności wystarczy. Mamy też kilka par spodni, tu są takie cieplejsze dresy, to zabieramy cztery pary spodni. Tutaj mamy takie spodnie bardziej na wyjście, dżinsiki, w sumie takie Zary, takie ciepłe sztruksy, to z firma Newbie, ale to, jest taka, to są takie spodnie na zimę, bardziej bym powiedziała. I też w sumie takie sztruksy z H&M, też takie podszyte, ciepłe na zimę. Mamy też koszulę na wyjście, tu jest taka bluzka polo z kołnierzykiem, tutaj mamy koszulę jeansową i jeszcze też zabieram taką koszulę cieplejszą, flanelową z Primarka. Tutaj mam piżamki, taką cieńszą piżamkę i dwie takie ciepłe piżamki z motywem Avengersów i Toy Story. I też mamy tutaj takie cieplejsze bluzy, sweterki. Tutaj mam w sumie bluzę do kompletu. Tutaj mam takiego ciepłego misia z motywem myszki Miki. Tutaj taki cieńszy sweterek, drugi troszkę cieńszy sweterek i też taki miś, to już jest taki cieplejszy sweterek, który również ze sobą zabieramy. Buty. Z butów zabieramy takie sandały na basen z Crocs. Mamy też takie, tutaj mamy też takie UGG jeszcze po laurze, ale one są bardzo ciepłe. No i oczywiście coś, co nie może zabraknąć na naszą pogodę deszczową, to są kalosze. Także to są w sumie wszystkie rzeczy dla Filipa, które zabieramy. I też mam dwie kurtki, cieplejszą, podszytą misiem z kapturkiem. Także to jest jedna kurteczka. Także to jest jedna kurtka i druga kurtka, w sumie obydwie są z Next, ale druga kurtka jest trochę cieńsza, bo taką grubszą zostawił w przedszkolu. Także mam nadzieję, że takie kurtki nam wystarczą, ale to jest taka pikowana, więc wydaje mi się, że z jakimś cieplejszym sweterkiem sprawdzi się. No i jeszcze muszę zabrać czapki i szaliki i rękawiczki. A tak to by było na tyle, jeżeli chodzi o mojego syna i zaraz Wam pokażę, co zabieram dla Laury. Jeżeli chodzi o rzeczy dla mojej córki, trochę mi się tak jakby porozchodziły. Jeżeli chodzi o rzeczy dla mojej córki, to jest właśnie to wszystko, co tutaj widzicie. Zacznijmy może od tej strony.
Mamy tutaj bieliznę, mamy dwie piżamy, mam nadzieję, że mi wystarczą dwie piżamki. Biorę cztery pary rajstop w różnych odcieniach, bo powiem wam, że w sumie nie mamy takich cieplejszych leginsów nawet po domu. Do bluzki to lepiej założyć rajstopy, tak żeby było wygodnie. To u nas też się tak sprawdza właśnie, jeżeli nie mamy jakichś cieplejszych spodni, to można po prostu ubrać rajstopy i bluzkę i tak po domu będzie wygodnie. To są, wiecie, takie grube rajstopy, także one są i ciepłe i wygodne. I tutaj jeszcze schowały mi się skarpety. Będziemy też chodzić na basen, więc znowu mamy dwa stroje kąpielowe. Jedną w takie kwiatuszki z falbankami, on też jest w sumie z Next. I drugi strój kąpielowy w takie brzoskwinki. To jest tył, to jest przód. I też tutaj ma taką falbankę. Do tego okulary muszą być, bo Laura bardzo, bardzo lubi pływać i nurkować. I też skrzydełka mamy, bluzki, kilka koszulek z krótkim rękawem, kilka bluzek z długim rękawem, sweterki takie cieplejsze. Jeden mamy taki sweterek w kropki, drugi sweterek taki w kwiatuszki. Także mam nadzieję, że nam to wystarczy. Mamy też jedną bluzę taką na zamek z kapturem i też takiego misia z motywem myszka mini. Mamy też sukienki, nie mogłoby zabraknąć sukienek, więc mamy jedną sukienkę. Mamy też taką sukienkę jeansową. I mamy też trzecią sukienkę. Trzy sukienki zabieramy, także mam nadzieję, że nam wystarczą. Spodnie. Mamy spodnie, zabieram jedne jeansy. Takie ciemniejszy kolor jeansów. Drugie mam takie spodnie, również w sumie one są takie podszyte. To są spodnie z Newbie, takie sztruksy, coś a la sztruksy. Ale to są właśnie takie cieplejsze spodnie z Newbie podszyte. I też mam takie dresy do tej bluzy w sumie na zamek. Jeżeli chodzi o buty, to zabieramy takie sandałki na basen, buty zimowe, takie śniegowce. No i oczywiście również nie mogło zabraknąć u nas kaloszy, także w sumie kalosze obowiązkowo. Jeżeli chodzi o kurtki, to zabieramy jedną taką kurtkę cieplejszą i przez to, że nie mamy drugiej takiej ciepłej, równie ciepłej, to zabieramy taką kamizelkę i do tego też taką kurtkę przeciwdeszczową. Pod tą kurtką przeciwdeszczową będzie ta kamizelka i mam nadzieję, że nam to wystarczy właśnie jak będą, szczególnie jak będzie taki dzień deszczowy, a zapowiada się to na zmianę, jeżeli te rzeczy przemokną. Nie chcemy później po prostu być skazani na to, że jak mamy przemoczoną kurtkę, to nie możemy się nigdzie ruszyć, więc dlatego biorę coś na zmianę. I z takich dodatków, jeżeli chodzi o przekąski na podróż, czy też ewentualnie co zostanie na pobyt tam, to pokażę właśnie co zabieramy, coś też, żeby zapewnić dzieciom rozrywkę. W ogóle znalazłam też dla Laury drugą kurtkę, którą właśnie zabiorę zamiast tego różowego płaszczyka, to zabiorę jej właśnie drugą kurtkę taką i kamizelkę, bo ona jest dość cienka. A tak jak mówiłam, będą nawet w nocy minusowe temperatury, więc taką kamizelkę jeszcze sobie pod tą kurtkę ubierzę i w razie czego nas na pewno ona, myślę, że poratuje. Także bierzemy jeszcze tą kurtkę. No i dla Filipa miś musi być do przytulania, także zabieramy ze sobą Jodę i też zabieram mu jego kocyk. To jest taki kocyk w sumie, który teraz dość rzadko używam, ale przez to, że wyjeżdżamy i tak jakby wszystko będzie inne, żeby było mu milej i przyjemniej, to zabieramy właśnie ten kocyk i misia. Jeżeli chodzi o przekąski na podróż, na drogę, myślę, że coś z tego jeszcze zostanie. Jeszcze oczywiście zrobię kanapki też na drogę i zjemy przed wyjściem, także to wydaje mi się, że w zupełności wystarczy. Mam tutaj takie dwie paczki Doritos w smaku oryginalnym. Tu są takie żelki pokryte jogurtem, także dwie paczki. To jest taki karmel pokryty czekoladą Cadbury. Dwa razy, w sumie jeszcze zostało jedno opakowanie dla dorosłych. I takie chusteczki, one będą mieć te chusteczki przy sobie, w opakowaniu, w takiej siateczce, w torebkach, to pozamykam razem. Jak będę potrzebować wytrzeć rączki czy buzię, to będą mieć też chusteczki. I tu jest podobny zestaw dla Filipa, czyli dwie opakowanie żelków w jogurtowej polewie.
dwie paczki chrupków Doritos, Harley Wurley, taki karmel pokryty czekoladą i również dla niego chusteczki takie z Pepą i to też będzie miał u siebie w swoim zestawie, żeby zająć tam czymś dzieci, jak pójdziemy ewentualnie coś zjeść, czy po prostu tam będziemy na miejscu. Mam takie dwa zestawy pisaków i te pisaki można na takie kółeczko tutaj wszystkie założyć, także to jest fajne, że nigdzie się nie zgubią, nigdzie tam, wiecie, nie będą latać po torebce czy po rzeczach, tylko właśnie na ten uchwyt, tutaj możecie bardziej zobaczyć, na ten uchwyt zakłada się wszystkie 12 kolorów i po prostu za sobą taki krążek się zabiera, takie kółeczko się ze sobą zabiera i macie pisaki, także takie dwa zestawy i też mam kolorowanki nowe już z motywem wielkanocnym, ale bardzo fajne z Home Bargains. Podoba mi się to, że te kształty są dość wyraźne, dość duże, także łatwiej i przyjemniej będzie im kolorować. Także dwa takie zestawy kolorowanek właśnie do tych pisaków. Mam też takie gry, kiedyś wam mówiłam właśnie o tej firmie Orchard Toys. I to są właśnie takie zabawki edukacyjne. I tutaj mamy shopping list, czyli po prostu dzieci robią zakupy według listy zakupów. I to jest gra dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, także nasza grupa wiekowa, nazwijmy to. I to jest z tej samej firmy gra Pizza Pizza. I to też jest grupa wiekowa 3-7 lat, od 2 do 4 graczy. I tutaj jeszcze mam ostatnią grę Guess Who i również pokazywałam wam kiedyś na takim holu. Co prawda tu jest wiek 6+, także nie wiem, czy sobie z tym poradzimy, ale zabieram ją ze sobą. Także trzy takie gry zabierane, cały ten zestaw. Na ten pobyt, który tam będziemy, mam nadzieję, że w zupełności nam to wystarczy, bo jedziemy na kilka dni. Także to by było na tyle. Ja serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Oczywiście jak zawsze zapraszam do odwiedzenia kanału ponownie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo, bardzo ciepło. Do zobaczenia w kolejnych filmach na tym kanale. Pa!